Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w łonie moim. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Maryja przez swoje fiat stała się źródłem błogosławieństwa w świecie. Kiedy przekracza próg domu Elżbiety i Zachariasza, święty Jan Chrzciciel, chociaż jeszcze zamknięty w łonie swojej matki, skacze z radości, słysząc głos Maryi. Duch Święty napełnia również świętą Elżbietę, która pozdrawia Maryję jako Matkę Pana. Elżbieta nie była w stanie własnymi władzami umysłu dostrzec Bożego macierzyństwa Maryi. To Duch Boży oświeca jej umysł i objawia jej tę przedziwną tajemnicę. Maryja jest Matką Boga. Kiedy do świąt Narodzenia Pańskiego pozostało tak niewiele czasu, zechciejmy zobaczyć w Maryi naszą przewodniczkę do Boga. Ona prowadzi nas do Boga, albo jeszcze dosadniej mówiąc, ona przynosi Boga pod nasz dach. Prośmy Najświętszą Dziewicę, aby wskazała nam drogę, jak dobrze przygotować się na przyjście Pana. Maryja jest również dla nas wzorem solidarnej miłości względem bliźniego. Wychodzi naprzeciw ludzkim potrzebom, tak jak wtedy poszła do swojej kuzynki Elżbiety, aby jej usłużyć. Tak dziś przychodzi do nas, aby dać nam Chrystusa i swoim własnym przykładem umocnić nas na drodze wiary. Nie bójmy się podążać za Maryją. Ona jest drogą pewną i niezawodną. Tak jak święty Jan Paweł II i błogosławiony Stefan Wyszyński, zawierzmy nasze życie Matce Jezusa.